Wybór nowego routera do domu jest bardzo ważną, choć niezbyt łatwą i prostą sprawą, ze względu na to, że na rynku mamy kilkadziesiąt, jak nie nawet kilkaset różnych modeli i można generalnie w tym wszystkim się pogubić, a także zatracić, na co tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając właśnie taki sprzęt do naszego domu, czy patrzeć tylko na prędkości, czy standardy, które są oferowane przez konkretne urządzenie, czy też popatrzeć na inne rzeczy, które mogą być ważne akurat dla naszej personalizowanej tak naprawdę specyfiki domu, w którym aktualnie mieszkamy, albo mieszkaniu, w którym chcemy to zainstalować. W zasadzie ten ostatni wątek poruszyłem nie bez przyczyny, ze względu na to, że chciałbym Wam pokazać najnowsze urządzenie od firmy MSI. A mianowicie jest to model Roamee Beelite Mesh System, działający, jak już się domyślacie, właśnie w systemie Mesh. Jak się domyślacie, urządzenia, które dostaniecie właśnie w zestawie od tego producenta, będą działać właśnie w takim systemie Mesh, czyli tak naprawdę na większej przestrzeni, czy to w większym mieszkaniu, czy jakimś dwu-, trzypoziomowym domu, te urządzenia będą bezproblemowo się ze sobą łączyć, nawiązywać połączenie, przez to nie trzeba ciągnąć żadnych kabli, aby je ze sobą łączyć, a wszystko odbywa się od tak i nie wymaga od osoby, która kupi ten sprzęt, jakiejś specjalistycznej wiedzy, czy dogłębnego konfigurowania całego tego systemu. Działa to trochę na zasadzie plug and play i cała konfiguracja, co zaraz Wam pokażę, trwa kilka minut tylko. Tutaj te najnowsze urządzenia od firmy MSI wspierają oczywiście Wi-Fi 7, czyli ten jeden z najnowszych standardów, które coraz bardziej goszczą na naszym rynku. Tutaj mamy możliwość pokrycia już naprawdę bardzo dużego domu, bo dla amerykańskich domów tu jest określane jako 5800 stóp kwadratowych, a w przeliczeniu na nasze jednostki powinno wyjść to prawie 550 metrów kwadratowych, czyli spokojnie naprawdę już bardzo duży dom, czy naprawdę spore mieszkanie powinno to pokryć, ale o tym, jak to wszystko działa w praktyce, będę mówił później. Na razie skupmy się na tym, gdybyście byli zainteresowani, co otrzymacie właśnie w tym zestawie, które przez ostatnie dni miałem okazję testować. A gdybyście byli zainteresowani zakupem, to linka oczywiście macie na dole. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ten zestaw, tutaj w cenie nieco ponad 1400 zł otrzymujecie od razu dwa takie urządzenia, chociaż ewentualna Wasza chęć do zakupu kolejnego nie będzie ograniczana. Jeśli stwierdzicie, że ta powierzchnia, czy zasięg, który rozprowadzają te urządzenia, jest za mały, to tak, można swobodnie dokupić kolejny sprzęt i tak naprawdę w bezproblemowy sposób z poziomu aplikacji od razu go połączyć. Natomiast myślę, że do znakomitej większości domów, czy nawet ogromnych mieszkań, ten zestaw, który od razu tutaj możecie sobie kupić, w zupełności wystarczy. Otrzymujecie dwa urządzenia, dwa kable zasilające, przewód Ethernet, no i po rozpakowaniu trzeba tak naprawdę zacząć od jednego z tych urządzeń, a także pobrać aplikację. Jak to zrobicie? Musicie udać się do miejsca, w którym na przykład macie konwerter ze światłowodem, a następnie podłączyć właśnie ten router do internetu. I rozmieszczenie oczywiście tego urządzenia może być kluczowe, tym bardziej, o ile mieszkacie w jakimś naprawdę dużym domu, tak jak ja, choć on akurat powierzchniowo może nie jest ogromny, ale konwerter światłowodowy mam dopiero na trzecim poziomie, w zasadzie to jest drugie piętro i względem na przykład tego kolejnego routera, który jest na parterze, no jest spora odległość, bo dzieli je ponad 6 metrów w linii prostej, to jest naprawdę sporo, no i sam też sygnał musi się przebić przez dwa stropy, dwie podłogi, więc to może rodzić pewne ograniczenia, ale o tym później. Natomiast po tej konfiguracji, która tak naprawdę jest bezproblemowa i przechodzicie sobie krok po kroku według instrukcji wyświetlanych na ekranie, konfigurując przy okazji konto administratora, przez które możecie się też zdalnie później logować do samej tej aplikacji i zarządzać siecią, konfigurujecie sobie tak naprawdę cały ten system, jak on ma działać, jak chcecie nazwać daną sieć, a także jakie ma być do niej hasło, takie najprostsze opcje. Ogólnie ta aplikacja jest naprawdę dosyć intuicyjna, jest tu wiele rzeczy bardzo mocno przemyślanych, a jednocześnie nie zabrakło tych związanych z bezpieczeństwem, czy na przykład tworzeniem sieci dla dziecka, lub też na przykład gości, czy tych bardziej zaawansowanych opcji. Tutaj nie ma z tym problemu, nawet nie musicie wchodzić na komputer i z jego poziomu tego wszystkiego ustawiać, tylko te w zasadzie nawet bardziej zaawansowane rzeczy też zrobicie z poziomu aplikacji. Jeśli chodzi o dodanie tego kolejnego urządzenia, które widzicie akurat u mnie na biurku, a także na tych przebitkach w różnych częściach domu, bo na nich też chciałem Wam właśnie pokazać, jak to urządzenie może być fajnym dopełnieniem całej scenografii, wystroju Waszego, czy to właśnie salonu, pokoju, kuchni, whatever. Dodatkowo nawet w tym zestawie, bo o tym wcześniej nie wspomniałem, macie specjalne klipsy, które powodują, że możecie sobie je zainstalować na ścianie, tak abyście nie musieli mieć nawet jakiejś specjalnej szafki, na której on będzie sobie stał, tylko możecie je na przykład gdzieś pod sufitem podwiesić, jeśli byłoby Wasze takie życzenie. Natomiast ja też ze względu na chociażby liczbę rzeczy podłączonych do telewizora, jakichś konsol, jakichś dodatkowych urządzeń, wolę je mieć na dole, bo po prostu często
często jestem w stanie sobie przewodowo później podłączyć takie urządzenia, takie newralgiczne urządzenia, jak na przykład konsola, na której gram online, aby nic nie zakłócało tego połączenia i aby mi później nie wywalała się gra. Bo jak widzicie, mamy dwa, a w zasadzie nawet trzy porty Ethernet, do których możemy sobie podpiąć normalnie jakieś zewnętrzne urządzenia. Chociaż oczywiście, gdybyście chcieli połączyć jedno, to główne urządzenie razem właśnie z tym dodatkowym sprzętem, z tym dodatkowym routerem, to nie ma problemu. Tylko w zasadzie z doświadczenia swojego, a także innych osób wiem, że właśnie, zwłaszcza przy jakichś dużych mieszkaniach czy domach wielokondygnacyjnych, z tym jest największy problem. Dlatego też w sumie powstała właśnie idea systemu mesh, aby nie kupować dwóch czy trzech routerów, później ich konfigurować w jedną sieć, tylko od tak sobie stworzyć system, który tworzy ogólnie jedną sieć w domu o jednej nazwie i wszystkie urządzenia mogą się podłączyć do jednego, jak i drugiego urządzenia, tam gdzie tak naprawdę mają lepszy sygnał i ta jakość po prostu będzie lepsza. Tak samo jeśli wy później przechodzicie sobie z telefonem z na przykład drugiego piętra na parter, to powinno i dzieje się to w zasadzie raptem w kilka, maksymalnie czasami kilkanaście sekund i on jest się w stanie właśnie przełączyć do tego bliższego routera, który jest na przykład na parterze, ale teoretycznie oczywiście, jeśli byłaby taka opcja, aby spiąć oba te urządzenia przewodem, żeby te połączenie było jak najbardziej stabilne, no to jest to oczywiście wskazane, ale wiem, że z tym jest największy problem i ja tak naprawdę nie miałem nawet możliwości teoretycznie podłączyć w bezpieczny sposób właśnie tak ze sobą tych sprzętów, choć w ramach testu powiem Wam, że zrobiłem to, bo po prostu podciągnąłem bez większego ukrywania samego tego przewodu wewnątrz domu, aby spiąć te urządzenia, aby sprawdzić, czy wszystko dobrze działa, no i to mogę potwierdzić, ale na dłuższą metę bez wkomponowania tego przewodu gdzieś w listwy albo gdzieś po prostu ukrywając go w ścianach, nie da się tak funkcjonować, no bo byłoby to strasznie irytujące, ale tak naprawdę ten system mesh rozwiązuje ten problem, bo tutaj od razu testy, które możecie widzieć, pokazują, że naprawdę jesteście w stanie, pod warunkiem oczywiście, że Wasz dostawca internetu oferuje dobre prędkości, osiągać je po prostu na tych routerach. I tutaj w zasadzie raz tylko podłączyłem się do komputera kablem Ethernet, aby sprawdzić, czy to również działa, natomiast oczywiście w większości przypadków wszystkie te urządzenia, tak jak pewnie w Waszych domach, łączą się właśnie za pomocą Wi-Fi, no i tak naprawdę w moim systemie było podłączone kilkadziesiąt urządzeń naraz i nie było z tym żadnego problemu, chociaż brakuje mi tutaj tak naprawdę w ustawieniach takiej opcji, gdzie ja sam mogę wymusić to, aby zoptymalizowała mi się pod kątem działania ta sieć, gdzie mam świadomość tego, że na przykład dane urządzenie z parteru zahaczyło się o sieć, która jest u góry, a nie o tą sieć, którą rozprzestrzenia router na dole. To po ewentualnym restarcie tego urządzenia może się oczywiście stać i przywrócić jakby do takiej normalności, ale zależałoby mi na takiej funkcji, żeby można to samemu wyzwolić z samej aplikacji. Także tak jak wspominałem, tutaj pomimo tego, że w linii prostej między salonem a tym głównym urządzeniem, tam gdzie jest ten pierwotnie zainstalowany sprzęt, jest dobre kilka metrów, to jakość sygnału pomiędzy nimi jest utrzymywana na dobrym poziomie. On nie jest bardzo dobry i zdaję sobie sprawę, że gdyby było jeszcze jedno piętro, to tak naprawdę ten sygnał mógłby się całkowicie stracić. Dla większego komfortu polecałbym wtedy dokupienie jeszcze takiego urządzenia, które będzie pośredniczyć w przesyle tego sygnału z tego górnego do tego dolnego urządzenia, tak mówiąc w cudzysłowie. Czyli powinno być na przykład umiejscowione ono na pierwszym piętrze, aby je swobodnie łączyło i żeby wszystkie trzy ze sobą miały dobre połączenie. Natomiast tutaj na to pokrycie sygnału wewnątrz domu, a także nawet w ogrodzie, tak gdzieś kilka metrów od ścian domu, nie ma problemu. Później on się robi, ten zasięg się traci i raczej nie ma szans, aby korzystać z internetu w odległości kilkunastu metrów gdzieś tam na dworze, w momencie, w którym jeszcze ten sygnał musi przejść przez kolejne ściany, tym razem domu. Także jeśli chodzi o te moim zdaniem najważniejsze kwestie, czyli to, jak ten sprzęt wypada w codziennym użytkowaniu, jest dobrze, tudzież bardzo dobrze i to urządzenie też za sprawą swojej ceny jest dla tych bardziej wymagających użytkowników i tych, którzy faktycznie mają przestrzeń, czy to w większym mieszkaniu, czy domu wielokondygnacyjnym, gdzie będą mogli oczekiwać zalet właśnie tego systemu i wykorzystywać jego potencjał, bo jeśli ktoś z Was ma małe mieszkanie, 40, 50, 60 metrowe, to taki sprzęt nie będzie dla Was. On będzie oczywiście dobrze działał, ale wydawanie na niego ponad 1400 zł wydaje mi się niezbyt rozsądnym pomysłem. MSI ma w ofercie też inne normalne routery, które spokojnie moim zdaniem Wam wystarczą. To jest sprzęt dla osób, które tak jak ja nie mają możliwości na przykład spięcia jednego routeru z drugim, a jednocześnie nie chcą się bawić w konfigurację i tworzenie na przykład dwóch czy trzech sieci, czy nawet tworzenia później jednej, tylko chcą, aby to wszystko płynnie, fajnie chodziło i zmieniało się też na przykład automatycznie przełączanie telefonu do jednej czy też drugiej sieci. Tutaj oczywiście mamy wsparcie dla Wi-Fi 7, więc jak najbardziej jest to router nie na jedno lato, a na zdecydowanie więcej lat. Natomiast jeśli chodzi o specyfikacje, tutaj Wi-Fi 7 wspiera oczywiście standard MLO, 4
QAE, MoMaimo, no i jest też wsparcie oczywiście dla 2.4 oraz 5 GHz, gdzie mamy możliwość przesyłu 3,6 gigabita na sekundę. Jeśli chodzi o port Ethernet, to on nam daje możliwość 2,5 gigabita na sekundę. No i jeszcze finalnie jest funkcja FortiSecure, dzięki której sam ten system gwarantuje nam dodatkową ochronę. To jest dosyć klasyczna rzecz przy tego typu systemach i MSI ma tutaj po prostu swoje rozwiązania. Także generalnie pod względem tej specyfikacji ten sprzęt, a raczej te sprzęty naprawdę dobrze się prezentują. Zarówno przepustowość, prędkość, którą możecie tutaj uzyskać, jest na naprawdę dobrym, bardzo dobrym poziomie i większości osób zdecydowanie powinna wystarczyć, nawet tak jak ja, mając naprawdę sporo urządzeń, czy to smart home, czy normalnych sprzętów, które funkcjonują w ramach tej sieci, nie ma z tym żadnego problemu. Co więcej, te prędkości, jak widzieliście, też są na bardzo zadowalającym poziomie. Także reasumując, naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, które powinniście wziąć pod uwagę przy wyborze właśnie routera do waszego domu, kiedy zwłaszcza jest to właśnie większy dom, albo nawet nie jest on jakichś potężnych rozmiarów, ale rozprzestrzenia się na przykład na dwóch czy trzech piętrach z samym strychem, no albo jeśli macie duże mieszkanie i macie też sporo ścian, które mogą utrudniać funkcjonowanie czy blokować sygnał jednego routera, a jednocześnie na przykład nie chcecie ciągnąć kabli pomiędzy jednym a drugim sprzętem. Taki system mesh w postaci tego urządzenia Roamy od MSI naprawdę daje duże możliwości i wtedy wydaje mi się, że jak najbardziej warto się nim zainteresować, a także w niego zainwestować. Gdybyście byli zainteresowani zakupem, to linka do niego macie oczywiście w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.